Wykład, który dla Państwa przygotowałem, będzie poświęcony stresowi, temu, co się dzieje w naszym mózgu wtedy, kiedy jesteśmy zestresowani. Powiemy o tym, co jest dobrego w stresie, ponieważ stres to nie jest nic takiego strasznego, jak można byłoby sądzić po tym, co słyszymy w mediach, co słyszymy od ludzi. Więc ten stres niekoniecznie musi być czymś złym, a wręcz przeciwnie, jest czymś, co jest dla nas dobre. Dobre dlatego, że pozwala nam przetrwać, pozwala nam działać, pozwala nam sprostać tym wyzwaniom, które przed nami stają. Więc bez stresu się nie da przetrwać i każdy, kto nie miałby tego w mózgu, co sprawia, że czujemy czasem stres, nie byłby w stanie właśnie poradzić sobie nawet z najprostszymi wyzwaniami, które przed nim stają i wówczas musiałby polec. Więc ci, którzy wygrali ze stresem, to są ci, którzy odeszli od nas. Natomiast ci, którzy żyją, żyją między innymi dzięki stresowi. I o tym sobie powiemy, żeby trochę odczarować ten stres jako coś ewidentnie złego, coś, co, z czym powinniśmy walczyć. Więc nie powinniśmy z tym walczyć, tylko powinniśmy wykorzystać moc, którą daje nam stres w naszym życiu. Ale oczywiście stres ma swoją również tą ciemną naturę, ciemną stronę i zajrzymy sobie do tej ciemnej strony po to, żeby zobaczyć, co niedobrego może dziać się wtedy, kiedy ten stres jest długotrwały, kiedy jest zbyt silny, kiedy się powtarza i kiedy nie jesteśmy w stanie poradzić sobie z tym czymś, co powoduje ten stres. I to jest oczywiście powodem trwania tego stresu i to się może przerodzić w coś bardzo niedobrego, ale oczywiście pod tym warunkiem, że nie będziemy nic z tym robić lub też nie sięgniemy po pomoc do kogoś, kto mógłby nam pomóc w takiej trudnej sytuacji. No i będziemy mówić głównie o tym, co się dzieje w mózgu. Zahaczymy o to, co się dzieje w naszym ciele, ale to Państwo zapewne wiecie, co się dzieje. Natomiast to, co się dzieje w mózgu, jest z reguły czymś, co mniej o tym wiemy, więc głównie skupię się na tym, jak stres przebiega w mózgu i co się tam takiego dzieje. Więc to, co tutaj widzimy, ten obrazek, ten schemat, który mam przy sobie na tablicy, to jest oczywiście widok naszego mózgu, tak jakbyśmy spojrzeli na niego z boku. Głównie widzimy korę mózgową, czyli to, co pokrywa, można powiedzieć, tą powierzchnię naszego mózgu, prawie od każdej strony. Tutaj nam wystaje kawałek muszczku i kawałek czegoś, co nazywa się pniem mózgu, czyli tą najbardziej pierwotną częścią, która zajmuje się regulowaniem tego, co się dzieje w naszym ciele, ale również regulowaniem tego, co się dzieje w reszcie naszego mózgu. No i teraz, ponieważ stres się rozgrywa głównie w głębokich częściach naszego mózgu, tych leżących pod korą mózgową, więc ja w tej chwili jakbym tak, wyobraźcie sobie Państwo, że ja przecinam ten mózg na pół po to, żeby odsłonić to, co dzieje się, co znajduje się we wnętrzu tego mózgu, więc ściągam teraz tą wierzchnią warstwę naszego mózgu po to, żebyśmy mogli zobaczyć, co się znajduje w głębi tego mózgu. No i teraz tutaj już mamy dużo więcej szczegółów, dlatego że wewnątrz tego naszego mózgu jest mnóstwo różnych struktur, które są związane z różnymi funkcjami, tak pokrótce o tym powiem. Potem oczywiście niektóre z nich będę bardziej opisywał, dlatego że będą one uczestniczyły w tym czymś, co się dzieje wtedy, kiedy czujemy stres. Otóż tak samo jak w tym widoku na zewnątrz, patrząc z zewnątrz, tak samo od środka możemy dostrzec korę mózgową, czyli te fragmenty, które tutaj położone są po zewnętrznych stronach, tutaj. Mamy korę mózgową, ona można powiedzieć, że tak się wpukla do wnętrza mózgu w tej szczelinie między półkulami naszego mózgu, ale to, co tutaj jeszcze widzimy, to są różne struktury leżące w głębi naszego mózgu, tak zwane struktury podkorowe, leżące pod korą mózgową, które w dużej mierze stanowią coś, co nazywamy układem limbicznym, czyli układem emocjonalnym, czyli tym układem, dzięki któremu czujemy różne emocje, ale także tym, to jest ten układ, który tworzy, generuje w naszym mózgu reakcję stresową, którą czujemy czasem, właściwie nawet często. No i tak samo jak w tym wcześniejszym widoku, tutaj również widzimy pień mózgu, czyli ten fragment, który dla nas będzie niezwykle ważny, bo on, kiedy działa poprawnie, to ten stres, który czujemy, jest stresem, który nas mobilizuje do działania, który pozwala nam sprostać temu wyzwaniu. Jeśli coś tutaj dzieje się nie tak, to wówczas wszystko się wali, ten stres zaczyna nas przytłaczać, ale do tego jeszcze sobie spokojnie dojdziemy. Taki wystający fragment, który tutaj teraz pokazuję, taki, co się teraz rusza Państwu być może na ekranie, to jest część naszego mózgu,
która nosi nazwę prążkowie, taka dziwna nazwa, która związana jest z działaniem, z ruchem. Jest to taki pierwotny system ruchowy, czyli coś, co odpowiada za bardziej takie wrodzone, instynktowne zachowania, ale także przechowuje, można powiedzieć, instrukcje, czy też przechowuje to, w jaki sposób rozpocząć działanie, które jest wyuczone, które powstaje w trakcie naszego życia. Więc jest to system ruchowy, dzięki któremu możemy inicjować różne zachowania wrodzone, te bardziej pierwotne, instynktowne, ale także inicjować zachowania, których się uczymy w trakcie naszego życia. Jest to coś niezwykle ważnego do wykonywania różnego rodzaju działań. No i teraz przechodząc do tego stresu, bo o tym chcemy mówić, więc z tym stresem najbardziej w tym naszym mózgu związana jest część, która znajduje się tutaj. W tej chwili ją pokazuję, jeszcze ją trochę podkoloruję, żeby ona była lepiej widoczna. Ta część mózgu nazywa się podwzgórze. To podwzgórze zawiaduje różnymi ważnymi funkcjami, między innymi steruje układem hormonalnym, steruje układem autonomicznym, czyli współczulnym i przywspółczulnym, i w ten sposób to podwzgórze jest w stanie w różny sposób za pomocą hormonów lub też za pomocą nerwów tego układu autonomicznego jest w stanie wpływać na to, jak funkcjonuje nasze ciało. I to podwzgórze jest pewnego rodzaju łącznikiem pomiędzy mózgiem a resztą naszego ciała, dlatego że wszystko to, co dzieje się w naszym mózgu, przepraszam, przekłada się na to, co dzieje się z naszym ciałem. Czyli, mówiąc wprost, jeżeli na przykład czujemy się zestresowani, to wówczas to właśnie podwzgórze tak wpływa na nasze ciało, żeby ten stres, który powstaje w naszym mózgu, przełożył się na inne działanie naszego ciała, takie działanie, które można nazwać w skrócie aktywacją naszego ciała, po to, żeby nasze ciało, tak samo jak nasz mózg, było dostosowane do tego, żeby sprostać temu wyzwaniu, które przed nami stanęło. Ponieważ myślmy o stresie nie jako o czymś, co nam uprzykrza życie, bo tak czasem oczywiście jest, ale tak nie powinniśmy myśleć o stresie. Powinniśmy myśleć o czymś, o tym stresie, jako o pewnym sposobie działania naszego ciała, które właśnie służy temu, żeby się zaktywować, zmobilizować do działania, po to, żeby móc przywrócić równowagę naszego organizmu. Wszystko to, co wybija nas ze stanu równowagi, nazywamy stresorami. One mogą mieć charakter fizyczny, to może być na przykład zbyt wysoka lub zbyt niska temperatura, mała ilość cukru we krwi na przykład. Mogą być to oczywiście stresory takie psychiczne, które, można powiedzieć, powstają w naszym mózgu, jakieś problemy, które mamy, które sprawiają, że czujemy się przez nie zestresowani. Za chwilę sobie do tego dojdziemy, bo zobaczymy, jak ten stres jest generowany w naszym mózgu. W każdym razie tą strukturą naszego mózgu, która uruchamia reakcję stresową, jest właśnie to podwzgórze, które, wpływając na nasze ciało, dostosowuje nasze ciało do potrzeb, jakie przed nami stanęły, czyli do potrzeby przywrócenia równowagi, do potrzeby sprostania temu wyzwaniu, które przed nami stanęło. I to podwzgórze robi to w ten sposób, że z jednej strony wpływa na przysadkę mózgową, która tutaj tak jakby sterczy z tego naszego mózgu, wystaje od spodu, i ta przysadka mózgowa wydziela hormony, hormon, właściwie jeden taki główny, który się nazywa hormon adrenokortykotropowy, w skrócie ACTH, który to hormon wraz z krwią trafia do nadnerczy, czyli do jednego z gruczołów wydzielania wewnętrznego, gdzie w tych nadnerczach powoduje, że one zaczynają wytwarzać kortyzol. Hormon stresowy, który kojarzymy jednoznacznie ze stresem. Ten kortyzol świadczy o tym, że w naszym organizmie została uruchomiona reakcja stresowa. Ale to podwzgórze również wpływa na różne struktury leżące w tym pniu mózgu, czyli w tej pierwotnej części naszego mózgu, które to struktury zaczynają aktywować układ autonomiczny, układ współczulny, który prowadzi do wydzielenia w całym naszym organizmie, w różnych narządach, także do krwi wydzielana jest adrenalina oraz noradrenalina. I to są takie drugie hormony stresowe, które jednoznacznie kojarzymy ze stresem. Czyli jak ktoś ma podwyższony poziom adrenaliny, to jest równoznaczne z tym, że jest zestresowany. I te hormony, czyli kortyzol z jednej strony, a z drugiej strony adrenalina i noradrenalina, one zmieniają działanie naszego ciała. Czyli, można powiedzieć w skrócie, aktywują nasze ciało, czyli pobudzają akcję serca, wzmagają wentylację płucną, zwiększają ciśnienie krwi, pobudzają metabolizm
po to, żeby produkował nasz organizm jak najwięcej cukru, jak najwięcej glukozy, która trafia do krwi, która to glukoza dzięki przyspieszonej akcji serca, zwiększonemu ciśnieniu krwi, zwiększonej wentylacji płucnej, trafia w dużych ilościach do tych miejsc, które będą potrzebowały tej glukozy, tego paliwa, do tego, żeby wymyśleć, ale także wprowadzić w życie plan, jak poradzić sobie z tym wyzwaniem, które przed nami stanęło. I ta glukoza trafia głównie do mózgu, ale także do naszych mięśni. I w mózgu, i w mięśniach dochodzi do rozszerzenia naczyń krwionośnych, tak żeby więcej krwi płynęło przez mięśnie, przez mózg, a tym samym te dwa narządy dostają więcej krwi, więcej cukru, więcej tlenu, czyli tak naprawdę zostają jakby wyposażone w odpowiednie narzędzia do tego, żeby dobrze myśleć, dobrze działać, czyli innymi słowy sprostać temu wyzwaniu. Ta reakcja stresowa jest piękną reakcją, którą powinniśmy doceniać jako cud natury, dlatego że wszystko jest skrojone pod to, żeby nasz umysł, nasze ciało było w stanie właśnie sprostać temu wyzwaniu. Więc myśląc o stresie, powinniśmy myśleć sobie, super, że jest ten stres, dlatego że bez niego byśmy byli po prostu jak dzieci we mgle. Nie wiedzielibyśmy, jak się zabrać za problem, za rozwiązanie problemu. Stalibyśmy w miejscu, nie mielibyśmy sił, nie mielibyśmy pomysłu na to, jak sprostać temu wyzwaniu, które przed nami stanęło. Więc to wszystko, co się dzieje w ciele, jest czymś, co ma dostosować nas do tego wyzwania. Tego wyzwania, które przed nami stanęło, które polega na tym, że chcemy przywrócić stan równowagi, stan dobrostanu, czyli żeby było nam dobrze. No i tym się zajmuje podwzgórze, czyli wpływa na nasze ciało po to, żeby dostosować je do wymogów obecnej sytuacji. Ale teraz pytanie jest, w jaki sposób to podwzgórze dostaje sygnał, że ma dojść do powstania tej reakcji stresowej. Otóż nie jest to takie oczywiste, dlatego że to podwzgórze może dostawać ten sygnał z wielu różnych miejsc w naszym mózgu. Ale weźmy sobie kilka przykładów, żeby nie mnożyć tego w nieskończoność. Otóż podwzgórze samo w sobie ma zdolność do tego, żeby monitorować nasze ciało. Czyli można powiedzieć, że mierzy różne parametry naszego ciała. Temperaturę na przykład, ilość wody, soli mineralnych w organizmie, ilość cukru w tej krwi i tak dalej, i tak dalej. I te wszystkie informacje służą temu podwzgórzu, żeby, można powiedzieć, mierzyć, czy wszystko jest w porządku. Jeżeli któryś z parametrów odbiega od normy, wówczas dla tego podwzgórza jest to sygnał, że coś niedobrego się dzieje i bach, leci reakcja stresowa, żeby przywrócić tą równowagę związaną z tym parametrem. Jeżeli na przykład mamy taką sytuację, że myślimy o tym, na przykład co zrobić, mamy dylemat, nie wiemy na przykład, czy postąpić tak, czy tak, mamy sprzeczne informacje, chcemy zrobić tak, ale być może tak nie warto, nie wolno, może to się nie opłaca, może zrobimy komuś krzywdę, mamy jakiś dylemat, jakiś konflikt w naszej głowie, w naszych myślach, to ten konflikt powstaje, można powiedzieć, tutaj w korze mózgowej, w korze przedczołowej, czyli w tej, która znajduje się tutaj za kością czołową, to jest takie centrum dowodzenia naszego mózgu, czyli można powiedzieć tak uproszczenie oczywiście, że tam powstają myśli. Tam sobie świadomie myślimy, tam świadomie analizujemy sytuację, planujemy nasze zachowanie. To jest to miejsce w naszym mózgu, które odpowiada za te najważniejsze funkcje takie związane z racjonalnością, te najważniejsze funkcje intelektualne. Tak ładnie nazywamy je funkcjami poznawczymi. Więc jeżeli tutaj na przykład myślimy sobie i nie wiemy jak postąpić, mamy jakiś problem z decyzją, to ten problem zostaje wychwycony, można powiedzieć, przez tutaj część kory mózgowej, która nazywa się zakrętem obręczy. Ten zakręt obręczy jest taką częścią naszego mózgu, która wykrywa różnego rodzaju konflikty. Na przykład konflikt taki, że nie wiem jak postąpić. Mam sprzeczne informacje wewnętrznie, co mam zrobić. No i wówczas ta konfliktowa sytuacja powoduje aktywację tego zakrętu obręczy, który zaczyna pobudzać to podwzgórze do tego, żeby wygenerowało ono stres. Można było powiedzieć, po co ten stres? Jeszcze dodatkowo stres czujemy. Mamy kłopot i czujemy stres, ale ten kłopot czujemy właśnie dzięki temu, że dochodzi w naszym mózgu do powstania tego stresu. Czyli gdyby nie ten stres, to byśmy nie czuli, że mamy kłopot z decyzją. Czyli ten stres jest takim dzwonkiem alarmowym, który dzwoni w naszej głowie, dając nam sygnał, mówiąc Houston, mamy problem, czyli właśnie daje nam sygnał, że nasza decyzja nie jest taka jednoznaczna, jakbyśmy chcieli.
że jest pewien problem z tą decyzją, że powinna być ona przemyślana bardziej. Czyli ten stres jest czymś, co pozwala nam tak naprawdę poczuć, że być może popełniamy błąd, że być może to nie jest dobry sposób, w jakim chcemy działać. Na przykład stres powstaje też w innej sytuacji. Czyli na przykład wyobraźmy sobie, że mamy jakieś oczekiwania. Na przykład idziemy na spotkanie z koleżanką, z kolegą, czy też wracamy po prostu do domu i mamy pewne oczekiwania, że spędzimy miło czas na przykład, a okazuje się, że coś poszło nie tak. Ktoś nie przyszedł na spotkanie, albo w domu po prostu, nie wiem, pokłóciliśmy się, albo zabrakło czegoś, co chcieliśmy zjeść na przykład. No i wówczas jakby nasze oczekiwania rozmijają się z rzeczywistością. Czyli mamy pewnego rodzaju rozczarowanie. I znowuż, podobnie jak w przypadku tej decyzji, tutaj ta nasza kora przedczołowa porównuje nasze oczekiwania z rezultatem naszych działań, z rzeczywistością i w momencie, kiedy napotka różnicę między tym, co oczekiwaliśmy, a tym, co jest w rzeczywistości, znowuż tak samo zakręt obręczy wykrywa tą nieścisłość, ten problem, ten rozdźwięk i wówczas tak samo aktywuje to podwzgórze, które zaczyna generować stres, który odczuwamy jako ten dyskomfort, który towarzyszy nam temu rozczarowaniu, albo tą frustrację czujemy. To wszystko jest tak naprawdę reakcja stresowa, która odbywa się, dzieje się w naszym mózgu. Więc ten stres jako emocja pozwala nam poczuć, że coś jest nie tak. Gdyby nie ten stres, nie mielibyśmy takiej naturalnej zdolności do tego, żeby odczuć, że coś jest nie w porządku. Byśmy byli oczywiście w takim błogim nastroju, w którym wydawało nam się, że wszystko jest w porządku, ale tak naprawdę nie byłoby w porządku. To jest trochę tak, jak powiedzmy, ktoś się źle czuje, jest chory, ale nie wie o tym, że jest chory. No więc z jednej strony fajnie, on nie wiedząc, że jest chory, można by stwierdzić, że jest przez to szczęśliwszy, prawda? Ale obiektywnie przecież jego ciało jest chore, więc coś się może mu stać. I lepiej wiedzieć, że się jest chorym, niż udawać, czy też nie sprawdzać tego i żyć w takim błogim poczuciu, że wszystko jest w porządku. Prędzej czy później oczywiście dojdzie do problemu, kiedy ta choroba się nasili, sprawiając, że na przykład będzie trudno już o to, żeby wyzdrowieć. No więc tak samo jest z tym stresem. On, dzięki temu, że go czujemy, daje nam niezwykle szybko sygnał o tym, że coś jest nie tak, że coś jest nie w porządku, że jest jakiś kłopot, który trzeba rozwiązać. Więc tak naprawdę ten stres jest czymś niezwykle przydatnym i tak powinniśmy o tym myśleć. To zupełnie zmienia perspektywę i zupełnie inaczej pozwala sobie radzić ze stresem. Jeżeli tylko Państwo zaczniecie myśleć o stresie jako sprzymierzeńcu, to od razu inaczej będziecie się czuli, będąc zestresowanym. Będziecie mówić, super, że mam ten stres, dlatego że dzięki temu mogę działać. Zaraz zobaczymy, dlaczego stres jest jeszcze dobry. Nie tylko dlatego, że daje nam sygnał, że jest błąd, ale także pozwala nam działać. Więc to jest coś niesłychanie cennego i bez niego ciężko jest funkcjonować. No dobrze, ale wróćmy. Więc mamy, tu oczywiście nie są wszystkie możliwości, które generują ten stres, bo jeszcze jedno ważne miejsce w naszym mózgu, które również generuje reakcję stresową, czyli pobudza to podwzgórze do działania, do aktywacji tego stresu, to jest tutaj taka struktura, która nazywa się ciałem migdałowatym. To ciało migdałowate jest częścią, podobnie jak podwzgórze, częścią układu emocjonalnego, czyli tego układu, który wytwarza emocji, utrzymuje w naszym mózgu jakąś emocję. To ciało migdałowate wytwarza różne emocje na bazie analizy tego, co odbieramy naszymi zmysłami. Czyli można powiedzieć, że informacja zmysłowa dociera różnymi drogami, ale dociera tutaj do kory położonej w tylnej części naszego mózgu, do różnych rejonów tej kory z tyłu położonych, które to interpretują informacje, czyli dokonują czegoś, co nazywamy percepcją, czyli jakby może być nazywają różne rzeczy, które widzimy, słyszymy i tak dalej. I te informacje potem przechodzą przez to ciało migdałowate, czyli docierają do tego ciała migdałowatego, które na podstawie swojej analizy, dokonując tej analizy, tworzy emocje. Te emocje docierają do naszej świadomości, czyli docierają tutaj do kory przedczołowej, ale jednocześnie te emocje powodują aktywację tego podwzgórza, które przez to zaczyna generować tą reakcję stresową. Oczywiście różne mamy emocje. Te fajne emocje, wtedy kiedy czujemy się szczęśliwi, zadowoleni,
podnieceni i tak dalej, ale także mamy te złe, gorsze emocje, których nie lubimy, takie jak strach, lęk, prawda, czy agresję. I w każdym z tych przypadków dochodzi do aktywacji tego podwzgórza, czyli do aktywacji tego stresu, choć oczywiście nie z taką samą siłą. Te emocje, których nie lubimy, czyli ten strach, lęk, agresja, powodują silniejszą aktywację tego podwzgórza niż te miłe emocje, które lubimy. Ale w każdym przypadku, jak jest bardzo silna emocja, to proporcjonalnie do siły tej emocji, proporcjonalnie pobudzane jest podwzgórze do generowania tego stresu. Czasem stresujące jest szczęście. Jak człowieka nagle napotyka coś, jakieś szczęście na niego spada, niespodziewanie, to szczęście może go nawet zabić, dlatego że właśnie na skutek tego silnego pobudzenia emocjonalnego, na skutek tego zaskoczenia, jakim jest coś miłego, również dochodzi do tak silnej aktywacji tej stresowej, że jak ktoś ma słabe serce, to może tego szczęścia nie wytrzymać. Oczywiście to nie jest częsta sytuacja i nie wiadomo, czy to dobrze, czy źle, że nas tak rzadko coś tak nagle szczęśliwego spotyka. W każdym razie nie bójmy się szczęścia, bo ono aż tak często nas nie zabija, jak ja teraz to opowiedziałem. Natomiast jest w pewnym sensie taka możliwość. Ale wracając do tego, co się dzieje w mózgu. Więc każda emocja, ta negatywna, silniej, ale one wszystkie aktywują to podwzgórze do wygenerowania stresu. Dlaczego? Dlatego, że to ciało migdałowate, czy też ten cały układ emocjonalny ma za zadanie szybko wykrywać różnego rodzaju zagrożenia lub szanse, które są w naszym otoczeniu. Czyli jeżeli powstaje w nas emocja, to jest to sygnał, że dzieje się coś ważnego, coś potencjalnie dobrego lub potencjalnie złego, ale w każdym razie jest to coś ważnego dla nas osobiście. Czując tą emocję, ta emocja mówi nam, dzieje się coś ważnego. No i teraz, ponieważ dzieje się coś ważnego, to trzeba być gotowym na to wyzwanie, na zdobycie czegoś fajnego lub też uniknięcie jakiejś straty. No więc nasze ciało musi być gotowe do tego wyzwania, które przed nami staje, w związku z tą emocją, w związku z wykryciem czegoś ważnego. I stąd właśnie te emocje powstające w tym ciele migdałowatym aktywują to podwzgórze po to, żeby nasze ciało dostosowało się do tego potencjalnego wyzwania, które przed nami stoi. No więc znowuż, nieważne czy stres pochodzi z kory mózgowej, czy pochodzi z układu emocjonalnego, za każdym razem zadaniem tego stresu jest przygotować nas, dać nam możliwość tego, żebyśmy byli w stanie zadziałać i sprawić, żeby ta sytuacja, która nas spotkała, nie była czymś, co nas powali, tylko była czymś, z czym sobie poradzimy, z pewnym wyzwaniem, które przed nami staje. No i teraz co się dzieje? Powiedziałem wcześniej o tym, co się dzieje w naszym ciele pod wpływem tego stresu, który tworzy podwzgórze, ale teraz przyszła pora na to, żeby powiedzieć, co się dzieje w mózgu. Dlatego, że w naszym mózgu też się dzieją rzeczy, które możemy tak naprawdę jednoznacznie określić jako dobre rzeczy. I teraz co się dzieje? To podwzgórze, a także to ciało migdałowate aktywują w naszym mózgu pewne trzy rejony, które są niezwykle ważne, żebyśmy byli w stanie poradzić sobie z tym wyzwaniem. Otóż, po pierwsze, aktywują coś, co znajduje się tutaj w pniu mózgu, konkretnie w śródmózgowiu, czyli w takiej dość starej części, i tam znajdują się neurony, które tworzą coś, co nazywamy układem nagrody. Ten układ nagrody tworzą neurony, które wydzielają dopaminę, taki neurotransmiter, i tutaj znajdują się ciała tych komórek, natomiast ich wypustki, te długie, Państwo kojarzycie, jak neuron wygląda, te wypustki długie docierają między innymi tutaj do takiej struktury niedużej, która nazywa się jądrem półleżącym. Tych nazw oczywiście niech Państwo nie zaprzątają, ja mówię je tylko dla porządku. A drugim takim miejscem ważnym, w którym wydziela się ta dopamina z tego układu nagrody, jest nasza kora mózgowa. Tutaj w tych dwóch miejscach dochodzi do wydzielenia dużych ilości dopaminy w czasie, kiedy dochodzi do tego stresu. No i teraz, po jaką cholerę ta dopamina się tam w tym mózgu wydziela? Otóż ta dopamina, czy też ten układ nagrody, jest układem, dzięki któremu możemy poczuć motywację do działania. Ten układ nagrody jakby wskazuje na to, jaka jest jego rola. On nam musi dawać sygnał, to jest jego zadanie, o tym, że albo czeka nas potencjalna nagroda,
albo osiągnęliśmy coś przyjemnego, coś korzystnego, czyli zdobyliśmy tą nagrodę. W tych dwóch sytuacjach układ nagrody się pobudza. Czyli albo wtedy, kiedy mamy przed sobą szansę, żeby coś zdobyć lub uniknąć jakiejś straty i wtedy czujemy to jako motywację do działania, bo oczekujemy tej nagrody, albo już coś się stało i wówczas, kiedy układ nagrody się pobudza, to jest to dla nas sygnałem, że udało nam się coś zdobyć. Ewentualnie ponieśliśmy jakąś stratę. W każdym razie ten układ nagrody jest układem, który daje nam sygnał, że oto przed tobą jest szansa, czyli coś, co planujesz, coś, co widzisz, jest czymś, co warto zdobyć. Warto o to zawalczyć. My to czujemy jako motywację. I wówczas, kiedy w stresie dochodzi do pobudzenia tego układu nagrody, wówczas ten ktoś, kto jest zestresowany, ma jednocześnie motywację do działania. Jest mu łatwiej się zmotywować do działania. Czyli jeżeli tutaj jednocześnie powstaje jakiś plan działania, czyli jak poradzić sobie z tym problemem, czyli próbujemy znaleźć wyjście z tej trudnej sytuacji, to wówczas, kiedy dochodzi do pobudzenia tego układu nagrody, tutaj się wydziela dopamina, to my mamy znacznie łatwiej w tym, żeby dostrzec, że to, co planujemy, ma sens. Czyli widzimy potencjalną korzyść. Czyli ta motywacja, którą czujemy w czasie, kiedy jesteśmy zestresowani, jest czymś, co nam ułatwia działanie. Dlatego, że pozwala zobaczyć w tym planie coś sensownego. Pozwala poczuć, że nasze działanie ma sens. Czyli jest to coś mobilizującego do działania. Ten stres nas mobilizuje do działania. Nie czując tego stresu, nie mielibyśmy tej mobilizacji do działania. I to jest jedna z tych rzeczy, która dzieje się wtedy, kiedy jesteśmy zestresowani. Ale to nie wszystko. Dlatego, że kolejna rzecz, która się tutaj zmienia w działaniu tego mózgu, to jest pobudzenie czegoś, co nazywa się jądrami szwu. One znajdują się tutaj, te jądra szwu i one, te neurony, które się tam znajdują, wydzielają w naszym mózgu serotoninę. Serotoninę Państwo kojarzycie, ten neurotransmiter i ta serotonina tak samo wydziela się tutaj w układzie emocjonalnym, ale także wydziela się w naszej korze mózgowej. Tutaj się wydziela ta serotonina. I teraz jakie jest jej działanie w tym stresie? Z jednej strony, i to jest powiedzmy, że takie trochę niespecjalnie dobre, ale zaraz powiemy sobie, że to wcale tak naprawdę nie jest niczym złym, bo z jednej strony ta serotonina może aktywować to podwzgórze. Czyli może powiedzieć, że serotonina nasila tą reakcję stresową. Czyli można powiedzieć, że tak naprawdę wzmaga poziom tego stresu. Uczestniczy w zmaganiu, w tym, żeby ta aktywacja stresowa była większa. Ale jednocześnie robi coś, co pozwala nam na to, żeby wykorzystać ten stres. Otóż, po drugie, ta serotonina hamuje tutaj to ciało migdałowate i w ten sposób te emocje, które czujemy wtedy, kiedy jesteśmy zestresowani, one są mniej nasilone. Czyli można powiedzieć, że jak na przykład ktoś czuje stres, bo się czegoś boi, to wówczas pod wpływem tej serotoniny ten strach jest czymś, co jest mniej nasilone. Czyli ona sprawia, ta serotonina, że te emocje się nie nakręcają, nie są coraz silniejsze, tylko jest, one są lekko stłumione. My je czujemy, ona nie hamuje całkiem tych emocji, czyli czujemy tą emocję, czyli mamy, można powiedzieć, taki naturalny napęd do działania, ale z drugiej strony te emocje nie wymykają się nam spod kontroli. Nie są zbyt silne. Zaraz później powiemy, co się dzieje wtedy, kiedy tak się czasem stanie, że one się wymkną spod kontroli. I teraz druga rzecz, którą, czy też trzecia rzecz, którą robi ta serotonina, to pobudza tą korę przedczołową, czyli ten rejon, który się zajmuje kontrolą tego, co się dzieje w naszym mózgu, do tego, żeby ta kora lepiej sprawowała kontrolę właśnie nad tym układem emocjonalnym. Czyli można powiedzieć, że pod wpływem tej serotoniny nasza racjonalność zaczyna dość swobodnie dyktować warunki w naszym mózgu, czyli jest w stanie skłonić ten układ emocjonalny do tego, żeby się wyciszył, żeby się uspokoił, żeby był mniej nasilony. Czyli możemy w ten sposób kontrolować swoje emocje. Czyli dzięki tej serotoninie wygrywa w naszym mózgu zdrowy rozsądek, czyli coś, co pozwala nam na spokojnie zastanowić się nad tym, co zrobić z tym problemem, który przed nami stanął, obmyśleć plan działania, dostrzec jakieś potencjalne skutki naszego tego planowanego działania, jesteśmy w stanie kontrolować sytuację. Jesteśmy w stanie kontrolować sytuację,
która ma miejsce wtedy, kiedy jesteśmy zestresowani. Dzięki tej serotoninie, mając możliwość tego racjonalnego analizowania i planowania, mamy poczucie, że kontrolujemy sytuację. Mamy jasność taką, która pozwala nam na to, żeby dostrzec przyszłość. Możemy ją przewidzieć, możemy zobaczyć tą przyszłość, czyli zobaczyć konsekwencje różnych naszych działań, cudzych działań, czyli jakby przewidzieć, co się wydarzy. To daje nam takie poczucie, że mamy nadzieję, optymizm, dlatego że mamy sytuację pod kontrolą. Wiemy, co się wydarzy, czyli jakby nie czujemy się, nie, mamy poczucie, że nic nas nie zaskoczy. To robi ta serotonina. Kontrolując emocje i wzmagając naszą racjonalność, pozwala nam poczuć, że kontrolujemy sytuację. To jest niezwykle ważne w stresie i to właśnie zawdzięczamy między innymi tej serotoninie. Co się jeszcze dzieje? Otóż w czasie tego stresu dochodzi do aktywacji kolejnej struktury, która tutaj się znajduje. Nazywa się to miejsce sinawe. To miejsce sinawe zawiera neurony, które wydzielają w naszym mózgu noradrenalinę. Ta noradrenalina się wydziela w całym naszym mózgu, w calutęki. Czyli i w układzie emocjonalnym, i w korze mózgowej, wszędzie. Po prostu wszędzie jest mnóstwo tej noradrenaliny pod wpływem tego stresu. No i teraz co robi ta noradrenalina? Ona troszeczkę działa w mózgu, tak jak ta adrenalina, która działa we krwi, czy też w naszym ciele. Czyli powoduje aktywację tego mózgu. Czyli ta noradrenalina, aktywując nasz mózg, sprawia, że wszystkie w nim zachodzące procesy działają szybciej, sprawniej. Mamy wtedy, można powiedzieć, większą łatwość w tym, żeby wygenerować w sobie jakąś myśl, która będzie na przykład planem działania, czy też analizą tej sytuacji. Jakby takim skutkiem ubocznym tej takiej ogólnej aktywacji naszego mózgu jest to, że również emocje są silniejsze. Ale dzięki temu, że ta noradrenalina pobudza również korę mózgową, to wzmaga także te procesy poznawcze, czyli te intelektualne. Mamy większą taką jasność umysłu, mamy szybciej te myśli powstają, czyli jakby czujemy się bardziej sprawni umysłowo. Ta noradrenalina wraz z tą dopaminą wzmagają również proces uwagi. Co z jednej strony może się wydawać, że jest czymś słabym, złym, dlatego że będąc zestresowani, mamy jednocześnie dość mocno skoncentrowaną uwagę na tym stresie, na tym problemie, który wywołał ten stres. Czyli czasem ludzie na to narzekają, że jak się zestresują, to ciężko jest im myśleć o czymś innym. Ich myśli są zaprzątnięte tym problemem, który ich dotknął, tym stresem, prawda, który czują. I teraz ktoś mógłby powiedzieć, że to jest beznadziejna sprawa, prawda, bo właściwie nic innego nie można zrobić, bo człowiek ciągle myśli o tym stresie, o tym problemie, który go napotkał. Ale popatrzmy na to z drugiej strony. Dzięki temu, że nasz mózg jest skupiony na tym problemie, to my tak naprawdę mamy szansę zanalizować sytuację, zaplanować nasze działanie, czyli rozwiązać ten problem. Bardzo trudno jest rozwiązać jakąś sprawę, jakiś problem, jeżeli nie jesteśmy nad tym skupieni, prawda? Licząc na to, że gdzieś tam w mózgu zostanie wygenerowana jakaś myśl, światła, która nam podpowie, co zrobić, jest tak naprawdę takim życzeniem, które nie zawsze się spełnia. Lepiej skupić swoją uwagę, czyli wykorzystać ten stres na tym, żeby zastanowić się, jak wyjść z tego problemu, który nas napotkał. Czyli ta uwaga tak naprawdę sprawia, że cała nasza moc tego mózgu jest skupiona na tym problemie, co pozwala go lepiej rozwiązać. Więc tak naprawdę wszystko jest super, tak jak trzeba. Minus jest taki, na co trzeba uważać jakby w stresie, ale to Państwo pewnie wiecie z doświadczenia, że ta noradrenalina, ona też przyspiesza reakcję. To znaczy ona z jednej strony pobudza ten nasz mózg, ale z drugiej strony skraca czas reakcji. Czyli jeżeli jest jej za dużo w tym mózgu, to może dawać to efekt w postaci takiej impulsywności działania. Czyli coś, to jest coś, co trzeba opanować. To znaczy, czując tą impulsywność, tą gotowość do tego, żeby zadziałać, czasem można zrobić rzecz, która jest, nazwijmy to wprost, głupia. Nieprzemyślana, prawda, niemądra. Czyli czasem wpadamy w tarapaty, ponieważ zbyt szybko działamy pod wpływem stresu. To oczywiście jest wina tej noradrenaliny, która, przyspieszając tą naszą reakcję, może sprawić, że nasza racjonalność będzie trochę ograniczona. Ale to oczywiście nie dotyczy wszystkich. Niektórzy w stresie są opanowani, co w dużej mierze zawdzięczają temu, że tej noradrenaliny nie jest w ich mózgach za dużo.
Ci, którzy mają więcej tej noradrenaliny lub też mniej tej serotoniny, są też tacy bardziej trochę impulsywni w swoich działaniach, czyli tak bardziej gwałtownie podejmują decyzje w stresie. Czyli dzielimy się na takich, których stres mobilizuje, ale są opanowani, i na takich, których stres, owszem, mobilizuje, ale jednocześnie są impulsywni. To zależy trochę od tego, jakie mamy geny, dlatego że te geny sterują, można powiedzieć, tym, w jakim stopniu, w jaką siłą w tym naszym mózgu działają te systemy, które znajdują się tutaj w tym pniu mózgu. Tego w dużej mierze nie przeskoczymy tak całkiem, ale możemy nad tym bardziej panować, wykorzystując tą moc tej kory przedczołowej, która pozwala nam kontrolować to, co dzieje się w naszym mózgu. W każdym razie efekt tego stresu w tym mózgu jest taki, że dochodzi, owszem, do pobudzenia tych emocji, one są silne, ale jednocześnie są kontrolowane przez serotoninę, przez tą korę przedczołową, która jest bardzo mocno aktywna, jest mocno pobudzona, a tym samym daje nam możliwość na to, żeby w sposób racjonalny podejść do kłopotu, znaleźć rozwiązanie, po analizie takiej racjonalnej tego, co się dzieje, wymyśleć plan działania i wdrożyć go w życie. To robi stres w naszym mózgu. Czyli tak naprawdę jest rzeczą, która jest niezwykle cenna. Jak tak na to będziemy patrzeć, na reakcję stresową, to odczarujemy ten stres w swoich własnych myślach, czyli przestaniemy myśleć o tym, że jesteśmy zestresowani, jeszcze dodatkowo się stresując faktem, że jesteśmy zestresowani. To jest coś, co oczywiście do niczego nie prowadzi. Można skupić się na swojej emocji, a można skupić się na rozwiązaniu tego problemu. Czasem wystarczy zmiana nastawienia, czyli właśnie popatrzenie na stres jako coś, co jest tak naprawdę dobre w założeniu. Nie jest czymś, co ma nas zabić, tylko ma nam pomóc się nie zabić. Więc tak działa stres, kiedy jest tym dobrym stresem. No i teraz my wiemy, że tak się nie zawsze dzieje. To znaczy, nie zawsze stres jest taki piękny, jak ja go teraz przedstawiłem, prawda? Można powiedzieć, że tu reklamuję stres, chcąc, żebyście Państwo byli jak najczęściej zestresowani, ale tak naprawdę każdy ma różne doświadczenia i czasem ten stres go mocno sponiewiera, tak że czuje się źle zamiast dobrze. I kiedy tak się dzieje? Dzieje się tak wtedy, kiedy stres jest zbyt silny. Zbyt silny i wówczas to nie działa tak, jak trzeba, zaraz o tym powiem. Tak się może wydarzyć, czyli jeżeli spotka nas naprawdę poważna tragedia, jakaś życiowa, zawali nam się nasze życie, to oczywiście ten stres wtedy jest tak silny, że to coś, co teraz przedstawiłem, nie działa tak, jak trzeba. Zaraz powiem, co tutaj nie działa. To się może zdarzyć każdemu. Nie życzę tego nikomu oczywiście, ale to się zdarza ludziom, że stres jest zbyt silny, żeby mógł być opanowany tak łatwo przez racjonalność. Inna możliwość, w której ten mózg nie działa tak, jak trzeba w stresie, jest w sytuacji, kiedy stres ma charakter długotrwały. A kiedy tak się dzieje? Dzieje się wtedy, kiedy albo odkładamy załatwienie tego problemu na potem, czyli tak naprawdę odkładamy, czy też rezygnujemy z tego czegoś, co nam daje ten stres, czyli z tej mobilizacji, i porzucamy tą myśl, zajmujemy się czymś innym. Czyli w pewnym sensie marnujemy potencjał, który daje nam nasz mózg, ten stres, do tego, żeby szybko, sprawnie rozwiązać problem. Mamy czasem taką tendencję, że jak się pojawi kłopot, staramy się o nim nie myśleć, odkładamy go na później, ale tak naprawdę ten stres nie znika, bo on jest tak długo, jak długo ten problem jest obiektywnie nas dotyczy. Czyli ten stres się wróci do nas. Wtedy, kiedy nie będziemy tak mocno skupieni na czymś innym, to ten stres nam zapuka do świadomości, czyli zapuka do tej kory przedczołowej, mówiąc, no dobra, zająłeś się czymś innym, ale przypominamy, że mamy taki a taki problem. Więc ten stres nie zniknie, jak przestaniemy o tym myśleć. On tylko zostanie, można powiedzieć, odtrącimy go od świadomości, ale on tam będzie tlił się w naszym mózgu i wróci. I wówczas, kiedy on się przedłuża, ta reakcja stresowa się przedłuża, to wówczas tracimy tą dobrą rzecz, którą robi ten stres w naszym mózgu, a to wszystko zaczyna zmieniać się w coś niedobrego, o czym zaraz powiem. No i oczywiście czasem jest tak, że problem nas przerasta. Czyli nawet to może być błaha rzecz, ale nas przerasta i wtedy, nie mogąc poradzić sobie z tym wyzwaniem, oczywiście ten stres się zaczyna przedłużać. Robi się długotrwały, nieprzyjemny, czymś, co może odwrócić tą dobrą sytuację w złą sytuację, która ma miejsce w naszym mózgu. Czasem stres się powtarza. Czyli my sobie jakoś radzimy, ale problemy się powtarzają. Non-stop nadchodzą, prawda?
No i wówczas taki powtarzalny stres też w którymś momencie przestanie być czymś, z czym sobie będziemy w stanie poradzić. Tak na logikę można powiedzieć, że my się staramy, coś robimy, ale ciągle pojawiają się te same kłopoty. No więc w pewnym sensie nasz mózg może poddać się, uznając, że no trudno, to co robię jest niewystarczające, skoro ten stresor się ciągle pojawia. I to są takie sytuacje, w których stres staje się ten zły, ten, który zaczyna działać niekorzystnie i w naszym ciele, i w naszym mózgu. Czyli kiedy jest niezwykle silny, to po pierwsze, kiedy się przedłuża, to po drugie, kiedy jest powtarzalny, czyli staje się niekontrolowany przez nas, i najgorszy jest taki stres, którego nie możemy przewidzieć. Czyli taki, który pojawia się nagle. Jak my się możemy coś przewidzieć, że coś się wydarzy, to jest tam łatwiej się do tego przygotować, prawda? Natomiast jeżeli coś jest nieprzewidywalne, to wówczas nasz mózg jest jakby zaskoczony tą sytuacją, a tym samym reaguje silniej i czasem zbyt silnie. I to są sytuacje, w których stres może stać się tym stresem, który zacznie nas pomalutku, powolutku, ale wyniszczać i w ciele, i w naszym mózgu. I teraz o tym sobie chwilkę powiem. Otóż wcześniej mówiłem o tym, że tym hormonem, jednym z tych hormonów, które się wydzielają w stresie, jest kortyzol. Hormon stresowy, który ma swoją, powiedzmy, dobrą robotę, ale jak działa zbyt długo, to robi szkody w organizmie. To znaczy, można tak na logikę powiedzieć, te hormony stresowe, czyli ta adrenalina, noradrenalina oraz kortyzol, mają zaktywować nasze ciało do tego wyzwania, które przed nami stoi. Ale nikt nie jest w stanie być w tej najwyższej aktywności przez bardzo długi czas. Prawda? Można zaktywować się na 15 minut, godzinę, 2 godziny, 6 godzin, 2 dni, ale w którymś momencie nasz organizm ulegnie wyczerpaniu. Nie jest w stanie być na najwyższych obrotach przez bardzo długi czas. Albo jeżeli będzie starał się być ten organizm na najwyższych obrotach, to zapłaci za to dużą cenę w postaci wyniszczenia tego organizmu. I to się dzieje wtedy, kiedy stres ma charakter długotrwały. Te różne problemy, które się dzieją z układem krążenia, z układem pokarmowym, z układem odpornościowym, to są skutki tego długotrwałego stresu, czyli tej zbytniej aktywności, która powoli, powolutku zaczyna wyniszczać ten organizm, powodując, że te wszystkie układy w naszym ciele nie są w stanie działać w sposób prawidłowy. I ten kortyzol jest takim jednym z głównych winowajców tego, co się dzieje niedobrego w tym długotrwałym stresie w naszym ciele, ale także w naszym mózgu. Ten kortyzol to jest taki hormon, który ma budowę taką tłuszczową, na bazie tłuszczów, a więc jest czymś, co pozwala na to, ta jego budowa pozwala mu na to, żeby przenikał taką barierę krew-mózg. Nasz mózg jest izolowany od reszty ciała za pomocą specjalnej bariery, która go chroni od różnych rzeczy, które znajdują się w ciele, ale ta bariera jest w niektórych miejscach taka, można powiedzieć, trochę dziurawa, specjalnie, ale są takie rzeczy, które tą barierę przechodzą przez tą barierę bez najmniejszego kłopotu i to tym są różne związki, które mają budowę taką tłuszczową, lipidową. I jednym z takich związków jest ten kortyzol. Więc ten hormon bez najmniejszego kłopotu przenika tą barierę krew-mózg i działa w naszym mózgu. Działa oczywiście całkiem dobrze czasem, dlatego że pozwala na to, żeby w naturalny sposób doszło do hamowania tego stresu, kiedy ten stres się uaktywnił. Ten kortyzol daje sygnał do mózgu, że została uruchomiona reakcja stresowa, więc nie ma potrzeby już jej bardziej nasilać. No, tak to jest jego dobre działanie. Natomiast w momencie, kiedy on działa w sposób długotrwały, albo jest go bardzo, bardzo dużo, to wówczas on zaczyna działać negatywnie, między innymi na fragment kory mózgowej, która nazywa się hipokampem. Ten hipokamp, jak go teraz tutaj zamalowałem, on jest jakby wewnątrz płata skroniowego kory mózgowej, ten hipokamp. I ten hipokamp, my kojarzymy go z pamięcią. Czyli kojarzymy go z czymś, co powoduje, że zapamiętujemy różne rzeczy. I ta pamięć też może szwankować wtedy, kiedy jesteśmy długotrwale zestresowani. Możemy zapominać różne rzeczy, możemy nie przypominać sobie różnych rzeczy pod wpływem jakichś tam, powiedzmy, skojarzeń, które powinny normalnie dać nam, przypomnieć nam o czymś na przykład. Więc takie rzeczy się zdarzają wtedy, kiedy jesteśmy chronicznie zestresowani. Kolejna rzecz, która jest niezwykle ważna, związana z tym hipokampem, to to, że ten hipokamp sprawuje taką naturalną kontrolę nad stresem, które dzieje się w naszym mózgu.
czyli jest to taka struktura naszego mózgu, która trzyma w ryzach ten układ emocjonalny, sprawiając, że te emocje, ale także ten stres nie wymykają się spod kontroli. Jest to taki naturalny hamulec tego stresu w naszym mózgu. I wówczas, kiedy ten kortyzol zaburza działanie tego hipokampa, ten stres ma tendencję do wymykania się spod kontroli. Staje się czymś, co jest niekontrolowane, co się nasila bardzo mocno i może w którymś momencie przekroczyć pewien poziom, którym to niezwykle trudno będzie nam ten stres kontrolować. On się nam wymknie spod kontroli. Stracimy kontrolę. Ten kortyzol, również kiedy jest go za dużo, on powoduje rozregulowanie nie tylko tego hipokampa, nie tylko kory mózgowej, ale także rozregulowanie tych systemów, które w tej pierwszej fazie tego stresu działały na naszą korzyść. Czyli kiedy stres ma charakter długotrwały, to z różnych powodów, tego kortyzola nie tylko, dochodzi do zmniejszenia wydzielania serotoniny w naszym mózgu. Czyli te neurony zaczynają działać źle, gorzej. Dochodzi również często do zmniejszenia ilości wydzielanej dopaminy w mózgu. I wówczas zmniejszenie wydzielania tych dwóch rzeczy skutkuje tym, że po pierwsze, brakuje nam motywacji do działania. Czyli ktoś, kto jest długotrwale zestresowany, im dłużej trwa ten stres, tym mniej ma gotowości do tego, żeby działać. On, można powiedzieć, przestaje widzieć sens w swoim działaniu. Poddaje się temu stresorowi. Nie ma motywacji, żeby stanąć... Wybaczcie, drodzy Państwo, ale jakaś wiertarka. Mam nadzieję, że zaraz się nie będzie się powtarzało. Ktoś, kto jest długotrwale zestresowany, ma tendencję do tego, żeby się poddawać. Żeby, jakby można powiedzieć, nie jest w stanie stawić czoła temu wyzwaniu. Jest kimś, kto nie widzi sensu. Kto nie ma tej motywacji. Czyli jakby... woli usiąść sobie na kanapie, zamiast działać na przykład, poddaje się temu stresorowi. Poddaje się sytuacji. Nie jest w stanie działać. Wybaczcie, drodzy Państwo, ale te dźwięki wiertarki to nieprzewidziana sprawa. W każdym razie, więc ten brak dopaminy sprawia, że ten ktoś nie jest w stanie normalnie poradzić sobie, dlatego że nie mając motywacji, nie widząc sensu, nie widząc tej potencjalnej nagrody, nie jest w stanie wytworzyć tej motywacji, tego napędu do działania. To jest jedna z tych rzeczy. Teraz brak tej serotoniny, wtedy kiedy jesteśmy długotrwale zestresowani, powoduje, że emocje wymykają się nam spod kontroli. Stają się niezwykle silne, stają się czymś, co czujemy bardzo mocno w swojej głowie. Nasza świadomość jest wypełniona tymi emocjami. A z drugiej strony ten brak części tej serotoniny sprawia, że nasza kora przedczołowa, czyli to centrum dowodzenia, zamiast móc kontrolować te emocje, przestaje mieć możliwość kontrolowania, sprawowania kontroli nad tym układem emocjonalnym. I brak tej serotoniny sprawia, że emocje się nasilają, a jednocześnie zmniejsza się nasza zdolność do tego racjonalnego analizowania sytuacji, planowania naszego zachowania, przewidywania, co się może wydarzyć. Czyli taki ktoś traci poczucie kontroli nad sytuacją. Nie wie, co się wydarzy, nie rozumie do końca tej sytuacji, nie może przewidzieć, co się wydarzy za chwilę. Jest kimś, kto traci grunt pod nogami. To sprawia ten brak tej serotoniny w czasie tego długotrwałego stresu. Czuje bardzo silne emocje, ale jednocześnie tylko te emocje są dla niego, można powiedzieć, takim wyznacznikiem tego, co się dzieje i co się wydarzy. Czyli on nie jest w stanie ogarnąć sytuacji zdrowym rozsądkiem. Musi polegać na emocjach, które niekoniecznie są dobrym doradcą, dlatego że mogą jakby popełniać błędy. Ten system emocjonalny jest niedoskonały w tej analizie, więc jest w stanie popełniać błędy więcej, częściej niż nasza kora przedczołowa, która ma dużo większe zdolności takie analityczne, czyli jest w stanie lepiej zrozumieć sytuację, przewidzieć, co się wydarzy, zaplanować zachowanie i przewidzieć skutki tego zachowania w przyszłości. No i czasem też brakuje tej noradrenaliny i wtedy taki ktoś nie ma energii do działania. Jest taki ospały, zatopiony w swoich własnych myślach, czyli jakby jego działanie umysłu przenosi się do wnętrza, zamiast analizować to, co dzieje się na zewnątrz. Czyli jest taki mało pobudzony, zaspany, nie ma energii do działania, nie ma motywacji i nie ma
tego poczucia optymizmu związanego z tym poczuciem kontroli nad sytuacją. To robi z nami długotrwały stres. Skutkiem, czy też powodem właściwie tego jest nieprawidłowe działanie kory przedczołowej, która jest za słabo aktywna. Powodem tego jest nadaktywność tego układu emocjonalnego i powodem tego jest to, że nieprawidłowo działają te systemy transmiterowe, które mają swój początek w tym pniu mózgu. Skutek jest taki, jak mam nadzieję Państwo tego nie znacie z doświadczenia, w każdym razie to, co opisuję, jest tym czymś, co czują ludzie wtedy, kiedy są długotrwale albo niezwykle mocno zestresowani. Nie mogą działać, są sparaliżowani, nie mogą działać, bo nie mają motywacji lub nie mają energii, żeby zadziałać. I przede wszystkim nie widzą przyszłości, czyli nie kontrolują sytuacji. Wtedy się odechciewa działać, bo nie wiem, co się wydarzy. Nie potrafię zrozumieć tej sytuacji. Nie potrafię zaplanować tego, co mam zrobić. A więc u osób, które są długotrwale, czyli chronicznie zestresowane, widać to coś, co jest jakby powodem tego, dlaczego tak się czują. Otóż spada aktywność tej kory przedczołowej. To jest coś, co widać u osób chronicznie zestresowanych. Kora przedczołowa, czyli centrum dowodzenia, słabnie. Jest słabo aktywne. Z drugiej strony słabo aktywne są te jądra szwu. Słabo aktywny jest ten hipokamp, który pomaga kontrolować, ale także związany jest z pamięcią, z przywoływaniem śladów pamięciowych, czyli pomaga nam rozumieć sytuację, rozpoznać coś, powiązać ze sobą fakty itd., itd. Spada też aktywność tego systemu nagrody, a więc ktoś traci tą motywację, a z drugiej strony, to o czym mówiłem wcześniej, znacznie wzmaga się aktywność tego układu emocjonalnego. I teraz jaki jest tego skutek? Otóż normalnie nasze zachowanie może być generowane jako plan działania, który powstaje w korze przedczołowej i to zachowanie jest przemyślane, zaplanowane, przewidziane w skutkach. Tak wygląda to zachowanie. Natomiast mówiłem wcześniej o tym, że ten system tutaj, czyli to prążkowie, jest systemem, który jest w stanie generować zachowanie takie bardziej instynktowne, bardziej takie wrodzone, nie takie przemyślane, tylko takie bardziej proste. Można powiedzieć takie bardziej prymitywne, ale w tym znaczeniu, że mało przemyślane, mało racjonalne. I teraz jak to się dzieje, że taka osoba chronicznie zestresowana na przykład staje się bardzo drażliwa, może stać się taka opryskliwa, może stać się niemiła do otoczenia, lub też jak to się dzieje, że taka osoba chronicznie zestresowana jest na przykład kimś, kto się boi, ucieka, unika, chowa się gdzieś, zamiast sprostać temu wyzwaniu. Otóż to są reakcje, które są takie pierwotne, które są podyktowane emocjami. Jak to się dzieje? Otóż ten system emocjonalny, zwłaszcza to ciało migdałowate, kiedy jest niekontrolowane, a jest niekontrolowane przez tą korę przedczołową, może w sposób znacznie ułatwiony powodować aktywację tego systemu, tego prążkowia i w ten sposób generować takie wrodzone zachowania, takie związane z agresją albo związane ze strachem i lękiem. Czyli albo ten ktoś zaczyna być drażliwy, opryskliwy, niemiły dla otoczenia, agresywny staje się, albo wręcz przeciwnie, czyli staje się kimś, kto ucieka, boi się, chowa się, unika różnego rodzaju sytuacji, na przykład nie spotyka się już z ludźmi, nie gada z nimi itd., itd. Chowa się jakby do nory, stara się przeczekać ten problem. Lub też staje się bardzo taki nademocjonalny i reaguje gniewem na każdą rzecz, która się wydarzy. Więc to jest zupełnie normalne, biorąc pod uwagę to, jak działa taki mózg, który jest chronicznie zestresowany. Ta kora przedczołowa po pierwsze nie kontroluje tych emocji, a po drugie nie kontroluje tego systemu, który jest tym, który może generować w nas różnego rodzaju zachowania, te właśnie bardziej takie instynktowne. I w ten sposób to ciało migdałowate, ten układ emocjonalny uzyskują dostęp bardzo łatwy do tego systemu ruchowego i są w stanie generować zachowania te, o których mówiłem wcześniej. I ten obraz mózgu, który tutaj widzimy, to jest mózg, który znajduje się w depresji. Tak właśnie wygląda mózg w depresji. Czyli tak naprawdę depresja jest takim stanem chronicznego stresu, który się utrzymuje u kogoś, kto już nie jest w stanie sobie sam poradzić z tym problemem, który przed nim stanął. To może być oczywiście, nie musi być jeden problem, to jest często wiele nakładających się problemów. Czyli wiele rzeczy, które go stresują,
którymi on sobie nie radzi i w którymś momencie ten stres staje się tak silny, że już wszystko staje się problemem nie do przejścia. Nawet najprostsze przeciwności losu są czymś, z czym ten człowiek sobie nie jest w stanie samodzielnie poradzić. Czasem jest to pojedyncza trauma, jakaś bardzo silny stres i wtedy mówimy o tym, że te zmiany nazywamy wtedy takim zespołem stresu pourazowego. Jest to coś, co powstało na skutek najczęściej takiego jednorazowego, dramatycznego, traumatycznego przeżycia. Wtedy bardzo szybko dochodzi do tych niekorzystnych zmian. Ten stres jest zbyt silny, żeby sobie z nim poradzić. Skutek jest taki, jak opisywałem. Lub też w przypadku depresji to bardzo często jest taki długo działający stres albo nakładające się kolejne stresory, które w którymś momencie powodują tak silną reakcję stresową, że ona już jest czymś, co jest niemożliwe do kontroli, to się wszystko wymyka spod kontroli, dochodzi do zmian w tym mózgu, które sprawiają, że ktoś już nie jest w stanie sobie poradzić z tym problemem, który go spotkał. I taka osoba w depresji nie jest w stanie poradzić sobie samodzielnie. Ona by chciała to zrobić, ale nie jest w stanie, dlatego że ta słabo działająca kora przedczołowa nie jest w stanie kontrolować tego, co się dzieje tutaj. A układ emocjonalny podpowiada, że jest źle. On generuje te niefajne emocje, generuje ten smutek, generuje strach, generuje te emocje, które mówią temu komuś, że jest fatalnie. Normalnie ta kora przedczołowa powinna powiedzieć: daj spokój, układ emocjonalny, ogarniemy sytuację racjonalnie i okaże się, że wcale nie jest tak źle, jak ci się wydaje. Wystarczy pomyśleć, co zrobić. Tak może myśleć osoba, która nie ma tych zmian negatywnych, nie ma tej depresji. Tak może myśleć i dla niej jest to naturalne, że nie ma rzeczy, z którymi byśmy sobie nie poradzili. Natomiast jeżeli ktoś ma depresję, powiedzenie mu weź się stary w garść jest bez sensu, dlatego że ta osoba chciałaby to zrobić, ale po prostu nie jest w stanie. Bo wziąć się w garść można wtedy, kiedy kora przedczołowa działa w sposób prawidłowy. Inaczej jest to znacznie trudne lub też niemożliwe. Taka osoba potrzebuje pomocy. Sygnałem o takim chronicznym stresie, który może dać efekt w postaci depresji, jest na przykład to, kiedy ktoś zaczyna być taki wycofany, unika, ciężko jest z nim złapać kontakt, gdzieś tam tracimy go z oczu, zamyka się w sobie, jest jakby taki trochę nieobecny. To jest sygnał, jeśli to się utrzymuje dłużej, to jest to sygnał alarmowy, że z tym kimś może coś się dziać niedobrego. Tak samo, kiedy znamy człowieka i na przykład wiemy o nim, że nie jest zbytnio agresywny, nie jest opryskliwy, nie jest drażliwy, nie jest kimś, kto, można powiedzieć, byśmy powiedzieli o nim, że jest właśnie takim agresorem. Jeżeli nagle ktoś zmienia swoje zachowanie, staje się taki drażliwy, to też to powinno być sygnałem, że ten ktoś ma kłopot, ten stres chroniczny, który go męczy, który sprawia, że te emocje, wymykając się spod kontroli, dają efekt w postaci właśnie takiego zachowania opartego na tych emocjach, czyli tego zachowania agresywnego. Czyli takie zachowania agresywno-obronne, oparte na agresji i strachu, lęku, jeżeli one się utrzymują przez dłuższy czas, może być to objawem tego, że ktoś cierpi taki chroniczny stres, a być może wszedł już w taką fazę, którą nazywamy depresją, czyli zaburzeniem, które jest utrwalone, które jest trudne do tego, żeby się samoistnie cofnęło, przywracając kogoś do normy. Tak się może dziać. I tak to właśnie wygląda na poziomie tego mózgu. Osoba, która jest chronicznie zestresowana, może mieć myśli samobójcze. Skąd one się biorą? Otóż wyobraźmy sobie tak na logikę. Jeżeli ten układ nagrody, który dostarcza nam satysfakcję z różnych rzeczy, w tym ogólny poziom satysfakcji z życia, on jest pod wpływem tego chronicznego stresu osłabiony w swoim działaniu, to osoba, która ma ten chroniczny stres, ma automatycznie obniżony poziom zadowolenia z życia ogólnie, ale także ze wszystkiego, co ją dotyczy. Nazywamy ten stan anhedonią, czyli niezdolnością do odczuwania przyjemności. To dotyczy pojedynczych rzeczy, typu mówimy do osoby takiej chronicznie zestresowanej albo w depresji, choć pójdziemy do kina na przykład. Ona, mając słabo aktywny układ nagrody, nie poczuje, że to jest coś fajnego. Na rozum ona będzie wiedziała, że kino to jest rozrywka, czyli coś fajnego. Ale ona tego nie poczuje emocjami, czy nie poczuje tej nadchodzącej nagrody, czyli nie poczuje tej motywacji, która powinna dać jej poczucie sensu, że warto iść do kina.
Więc ona nam powie, nie, nie chce mi się, bez sensu. Tak mówi osoba chronicznie zestresowana, osoba, która być może cierpi na depresję. Oczywiście nie jeden raz, tylko to się musi powtarzać. Kupimy jej na przykład coś, co lubi. Załóżmy, że mamy kogoś, kto lubi, nie wiem, jakieś tam powiedzmy, jakieś ciastko. Jakiegoś tam powiedzmy, nie wiem, pączka. Niedawno był tłusty czwartek. No i teraz ten ktoś, wiemy, że lubi pączki. Dajemy mu tego pączka, a on patrzy na tego pączka i nie uśmiechnie się do niego. Nie sprawi mu on przyjemności. Może nawet zje tego pączka, ale nie będzie szczęśliwa ta osoba z tego. Dlatego, że jej układ nagrody, nie działając tak jak trzeba, nie wygeneruje tego normalnego poczucia przyjemności związanego z tym, że dzieje się coś fajnego. Taka osoba nie będzie się cieszyć prezentem, miłym słowem, nawet naszą obecnością. Wszystko będzie mniej działało, nie będzie dawać takiego stanu przyjemności. Więc łatwo w ten sposób poznamy, czy ktoś nie jest czasami w takim chronicznym stresie. Jak kogoś dobrze znamy, wyczujemy to, że coś się zmieniło. I to jest sygnał, że taka osoba może potrzebować pomocy. No w każdym razie, taka osoba, nie mając tej przyjemności, nie mając tej radości z życia, tak naprawdę jest kimś, kto może zacząć myśleć o tym, że po co mam żyć, skoro to życie jest takie beznadziejne. Jest to naturalna konsekwencja braku tego pobudzenia układu nagrody. I teraz, jeżeli ktoś dodatkowo ma obniżony poziom tej serotoniny, to wówczas te negatywne emocje, ten smutek, który go ogarnia, jest trudny do kontroli. Ten brak tej serotoniny upośledza działanie kory przedczołowej, która nie tylko nie kontroluje emocji, a więc tego smutku, ale także nie kontroluje zachowania. Czyli taki ktoś może nie myśleć nad tym, co robi, nie myśli nad konsekwencjami, nie jest w stanie zobaczyć tej przyszłości w jakichś jasnych barwach. Ma poczucie beznadziei, poczucie braku kontroli, poczucie braku kontroli nad swoimi emocjami. To wszystko razem jest czymś, co może znacząco zwiększyć prawdopodobieństwo, że ten ktoś sobie odbierze życie. Czyli powstają te myśli samobójcze, które normalnie są odganiane, bo ludzie po pierwsze mają po co żyć, czyli czują, że życie dostarcza im przyjemności i kontrolują swoje emocje i zachowanie. Kiedy nie ma tego poczucia przyjemności, nie ma tej kontroli, taka myśl może zacząć rosnąć, powodując, że ktoś zrobi sobie krzywdę, odbierze sobie życie i wówczas oczywiście jest wielki, wielki dramat. No więc tak to się może dziać w tym mózgu. Natomiast pomoc drugiego człowieka jest czymś, co w sposób naturalny zwiększa aktywność kory przedczołowej. Czyli to jest nie tylko, nie trzeba mieć depresji ani chronicznego stresu, żeby wiedzieć, że kiedy na przykład mam jakiś pomysł, jakiś plan, rozwiązanie jakiegoś kłopotu i zapytam się kogoś, co o tym sądzisz, a ten ktoś powie mi, to jest dobry plan, to co się dzieje wtedy w mojej głowie? W mojej głowie w naturalny sposób, jak ktoś mi potwierdzi, że dobrze myślę, mam dobry plan, to wówczas dochodzi do silniejszego pobudzenia układu nagrody i ja widzę ten mój plan jako bardziej potencjalnie korzystny. Dlatego nic tak nie działa na motywację, na możliwość wyjścia z tego problemu, jak rozmowa z drugim człowiekiem, który sprawia, że temu komuś łatwiej, jasny sposób zobaczyć przyszłość. Zobaczyć, że coś, co myśli, ma sens. Czasem oczywiście ten ktoś może mieć pomysł, pomóc komuś wyjść z opresji. Czyli, ale najlepiej jak samemu dochodzimy do wniosku, do tej myśli, która jest tym rozwiązaniem tego problemu. Już kończę, ale pamiętajcie Państwo o tym, że żeby zredukować ten poziom tego stresu, czyli żeby on się tam nie wymknął spod kontroli, nie wolno odkładać problemów na potem. Powinniśmy zająć się z nim wtedy, kiedy nasz mózg daje nam sygnał, że jest problem, ale daje nam również sygnał, daje ci moc do rozwiązania tego problemu. Wtedy, kiedy ten stres jest czymś dobrym, nasze procesy poznawcze, intelektualne, racjonalne są pobudzone, co jest najlepszym sposobem na to, żeby zająć się od razu tym problemem i znaleźć rozwiązanie. W momencie, kiedy znajdziemy rozwiązanie, mamy plan w naszej głowie, nawet wtedy, kiedy się nim zajmujemy, tym problemem, to pod wpływem zajęcia się tym problemem, pod wpływem planowania, a najbardziej wtedy, kiedy ten plan już wytworzymy, w sposób naturalny wzmacniamy tą korę przedczołową i skutkiem tego jest jej zdolność do wyhamowania tego stresu tutaj.
Państwo wiecie po sobie doskonale, że jak mając problem, jak tylko wpadniemy na pomysł, jak ten problem rozwiązać, od razu oddychamy z ulgą. Od razu czujemy się lepiej. Mamy poczucie, ok, sprawa jest załatwiona. Oczywiście jeszcze nie jest załatwiona, bo trzeba to zrobić, ale już nas to uspokaja. Jak znajdziemy rozwiązanie problemu, to jest coś, co nas uspokaja. Pozwoli nam odetchnąć z ulgą. Dlatego biorąc pod uwagę to, jak stres działa w naszym mózgu, nie możemy pozwolić mu na to, żeby działał zbyt długo. Bo zbyt długo oznacza, że zaczyna działać w sposób źle. Źle działa w mózgu, czyli powoduje, daje możliwość, prawdopodobieństwo, że posypie się jedno z drugim i wówczas ten nasz mózg będzie rozregulowany. No więc kończę ten wykład. Mam nadzieję, że Państwo nie macie takich kłopotów ze stresem, a zwłaszcza z tymi zaburzeniami afektywnymi, czyli z depresją, czy też z tym zespołem stresu pourazowego. Jeżeli macie taki problem, to oczywiście pamiętajcie, że najlepsza będzie pomoc albo osoby bliskiej, albo terapeuty, który pomoże wyjść z tego kryzysu. No i bądźmy wyczuleni na nasze otoczenie, dlatego że wówczas będziemy w stanie pomóc innym. Pozwolę sobie, drodzy Państwo, jeszcze na jedną uwagę, która być może będzie dla Was cenna. Otóż wraz z wiekiem spada zdolność tej naszej kory przedczołowej. W pewnym momencie ona już nie jest w stanie tak dobrze działać, jak u osoby, która powiedzmy ma 30 lat. Czyli ta funkcja tej kory przedczołowej, ona powolutku będzie słabła wraz z wiekiem. Co skutkuje tym, że ona naturalnie będzie miała mniejszą zdolność do kontrolowania tego, co się dzieje w układzie emocjonalnym. Dlatego osoby starsze, tak samo jak osoby, które są nastolatkami, jak dzieci, są nieco bardziej podatne na rozwój takiego chronicznego stresu negatywnego niż osoby, które są, nazwijmy to, w tym wieku średnim. Dlatego, że na skutek tych zmian, które powstają wraz z wiekiem, ta kora przedczołowa może nie być w stanie tak dobrze kontrolować tego układu emocjonalnego, a to w tym układzie emocjonalnym ten stres się rozwija i trwa, który to układ będzie trudniejszy do kontroli, a tym samym łatwiej ten stres może wymykać się spod kontroli. No więc patrzmy na nasze otoczenie i bądźmy czujni, tak żeby móc pomóc komuś, kto jest w potrzebie, czyli wymknęła mu się sytuacja spod kontroli, stres go przerósł i nie jest w stanie sobie czasem samemu sobie z tym poradzić.